Hej, witajcie. Chciałabym opowiedzieć Wam trochę o tym, podzielić się z Wami takim świadectwem, jak to u mnie było z Maryją, jak ja z nią zbudowałam relacje i jak w ogóle odnalazłam Maryję w moim życiu. Więc w moim życiu wiara była od zawsze i zawsze gdzieś tam wierzyłam głęboko w Jezusa i ta relacja z Nim od dziecka w sumie ją budowałam. Natomiast Maryja była gdzieś tam na marginesie i jakby wiedziałam, że ona jest. Często mówiłam trochę bezmyślnie, to zdrowaś Mario. Ale w sumie to nie była taka relacja z nią, to nie była relacja z Maryją. Gdzieś tam nie rozumiałam tego, wiele rzeczy przyjmowałam, że Kościół mówi, że Maryja jest mamą Boga, że jest bez grzechu, że jest też moją mamą. Ale wielu rzeczy nie czułam. W sumie w pewnym momencie mojego życia, to było bodajże pod koniec gimnazjum, miałam taką strasznie trudną i strasznie ważną dla mnie sprawę i zastanawiałam się, jakby modliłam się w tej sprawie i wiele razy ją oddawałam, ale cały czas szukałam, co mogę jeszcze zrobić. W jaki sposób jeszcze mogę pomóc tej sprawie, co mogę zrobić, ale jakby wiedziałam, że realnie nic nie mogę zrobić i że mogę się tylko modlić, bo jakby trochę nie mam wpływu na tą sprawę. No i w tym momencie przyszła mi na myśl nowenna pompejańska. Nowenna pompejańska polega na tym, że przez 54 dni mówi się codziennie trzy części różańca. Czyli 15 dziesiątek. Dlaczego akurat nowenna pompejańska? Dlatego, że ja w tamtym okresie nie lubiłam mówić różańca, zupełnie nie rozumiałam różańca i po prostu wydawało mi się, że nowenna pompejańska w tym momencie jest dla mnie ogromnym wyrzeczeniem. No i że tak naprawdę więcej nie mogę zrobić dla tej sprawy, jak mówić codziennie, poświęcać codziennie półtorej godziny na rzecz, której nie rozumiem i nie umiem. I to był dla mnie wówczas naprawdę wielki trud mówić chociaż dziesiątkę różańca, a tu podjęłam się 15 dziesiątek. No i na początku było bardzo ciężko, ale przez te 54 dni po drodze jeszcze wybrałam się na moją pierwszą w życiu pielgrzymkę. Szłam wtedy z grupą drugą, to jest grupa prowadzona przez Paulinów, to jest grupa Maryjna. I tam ojciec Maksymilian naprawdę mówił cały czas o tej Maryi i tam było tej Maryi tak dużo i ja jeszcze dodatkowo mówiłam różaniec, że coś się zaczęło w moim sercu przemieniać. I ja do dzisiaj trochę nie rozumiem, co i jak to było, ale ja po prostu, jak skończyłam mówić tą nowennę, no i jeszcze przeszłam te dni pielgrzymki do Częstochowy, to po prostu pokochałam Maryję. I to nie było już takie... Kocham, bo tak mówi Kościół, kocham tak tylko teoretycznie, tylko to była taka miłość, taka prawdziwa miłość z serca. I ja faktycznie zaczęłam z Maryją budować relacje, jakby ona była najidealniejszą mamą na świecie, bo jakby tak na nią dzisiaj patrzę, że to jest najlepsza mama na świecie i no lepszej nie mogłabym sobie wymarzyć i tak z nią rozmawiam, jak z taką mamą, jak z taką mamą, która jest równocześnie moją przyjaciółką. I w sumie myślę, że też Maryja bardzo mocno pomogła mi odbudować relacje z moją mamą. I kiedy w pewnym momencie mojego życia uświadomiłam sobie, że ta relacja z moją ziemską mamą nie jest taka, jak chciałabym, żeby była, to zaczęłam gdzieś tam bardzo mocno tą sprawę oddawać Maryi, opowiadać o tym Maryi, mówić jej, co mnie boli, a co jest dla mnie radością.
jak wtedy cieszyłam się z każdej rozmowy z mamą, choćby to trwało tylko 3 minuty, to ja się z tego cieszyłam, bo w końcu uczyłam się rozmawiać z moją mamą, a wcześniej tego nie było. I ja o tych wszystkich małych radościach mówiłam Maryi, ale też mówiłam o każdej kłótni, o tym, co mnie boli. I tak właśnie Maryja stała się dla mnie kimś bardzo ważnym. Kimś, do kogo teraz spokojnie mogę mówić, od kogo czuję ogromne ciepło. A wyjazd do Częstochowy, gdzie jest taki szczególny dom Maryi, no tak jak kiedyś był taką zwykłą wycieczką, której w sumie nie rozumiałam, tak teraz jest dla mnie jedną z większych radości. I jak w sierpniu w wakacje byłam z rodziną właśnie w Częstochowie, to oni sobie poszli gdzieś tam pospacerować dookoła klasztoru, a ja po prostu siedziałam przy obrazie i siedziałam i mówiłam do mojej mamy o wszystkim tym, co jest we mnie, o wszystkim tym, co mi leży na sercu, co mnie dotyczy. Dziękowałam jej za wszystko, bo po prostu czułam się z nią dobrze i czułam się przy niej dobrze. I teraz, kiedy czasami ciężko jest mi się modlić, to taką najprostszą wówczas modlitwą dla mnie jest właśnie różaniec. I kiedy nie jestem w stanie powiedzieć żadnych swoich słów, kiedy gdzieś tam ciężko mi zebrać myśli, to po prostu wyciągam różaniec i czasami jestem bardzo zmęczona, ale mówię zdrowaśkę za zdrowaśką. I to mnie ogromnie wycisza, ogromnie pomaga zebrać myśli. I to jest dla mnie teraz chyba jedna z prostszych modlitw. I chciałam wam podzielić się z wami tą historią i tym świadectwem i powiedzieć wam, że czasami może za mało słyszymy o Maryi, czasami gdzieś tam skupiamy się za bardzo na Jezusie, ale każdy z nas ma tą najlepszą mamę, tą, która nas najbardziej na świecie kocha. I życzę wam odkrycia tego ogromnego skarbu, jakim jest relacja z Maryją i miłość od tej najlepszej i najukochańszej mamy. Pozdrawiam was wszystkich cieplutko.